Która oś liczbowa przedstawia 361, dodać 544? Wszystkie te osie zaczynają się w punkcie 361, no to dodajmy do tego 544. Na tej osi zaczyna się od dodania 400, potem 50, a potem 4, czyli w sumie dodajemy 454, a nie 544. Na tej osi na początku dodajemy 500. Potem 40, a potem 4, czyli to jest w sumie 544 dodane do 361 i w wyniku otrzymujemy 905. Ta oś wygląda sensownie. Dodaliśmy 500, otrzymaliśmy 861, dodaliśmy 40, otrzymaliśmy 901 i dodaliśmy 4 i otrzymaliśmy 905. Zdecydowanie jest to dobry wybór. Na tej osi zamiast dodać 500 dodane jest 50 to nie ma większego sensu, bo wyraźnie widać, że dodajemy 5 setek, cztery dziesiątki i 4 jedności. Zróbmy więcej podobnych przykładów. Które wyrażenie może być rozwiązane przy pomocy poniższej osi liczbowej? No to przyjrzyjmy się. Startujemy w 718, najpierw dodajemy 200, potem dodajemy 40 i otrzymujemy 958, czyli to oznacza, 718 dodać 200 dodać 40, czyli ta odpowiedź tutaj jest poprawna. Nie wiem jak wam, ale mnie się ta zabawa podoba. Która oś liczbowa przedstawia 585 odjąć 368? No to zobaczmy. Te ostatnie dwie osie zaczynają odejmowanie od 585. Ta zaczyna obliczenia od 558. Ktoś tu przestawił miejscami cyfry. Te obliczenia nie będą miały sensu. Wybierzmy któryś z tych dwóch przykładów. Chcemy odjąć 3 setki, 6 dziesiątek i 8 jedności. Na obydwu tych osiach odejmujemy 300. Potem powinniśmy odjąć 6 dziesiątek, tu jest 6 dziesiątek i na koniec 8 jedności. Ta odpowiedź jest poprawna. Na tej osi ktoś zamienił cyfry miejscami. Zamiast 6 dziesiątek i 8 jedności mamy 8 dziesiątek i 6 jedności. Na drugiej osi odejmowane jest 386. To nie jest zgodne z treścią naszego zadania, czyli poprawna jest jedynie trzecia odpowiedź. Zróbmy jeszcze jedno zadanie, które wyrażenie rozwiązane zostało przy pomocy poniższej osi liczbowej. Zaczyna się od 935, potem odejmujemy 400 i potem odejmujemy 20, czyli to jest 935 odjąć 420. 935 odjąć 420 to jest dobra odpowiedź.